Blisko 2000 osób, mieszkańców gminy Lubań, ale również spora grupa lubanian, bawiło się w Henrykowskim Amfiteatrze podczas obchodów Dnia Chłopa, zorganizowanych przez wójta Zbigniewa Hercunia oraz Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Na scenie amfiteatru w Henrykowie wystąpiło szereg zespołów ludowych i folklorystycznych, zarówno z gminy Lubań, jak i innych gmin i miast powiatu lubańskiego oraz województwa dolnośląskiego. Dzień Chłopa w gminie został zorganizowany po raz pierwszy, ale wójt Zbigniew Hercuń zaznacza, że będzie to święto cykliczne. To jest bardzo ważny dzień i święto, ponieważ należy się podziękować naszym rolnikom, naszym mieszkańcom miejscowości za to, co wkładają w rozwój danych miejscowości, w integralność i inne takie rzeczy, które są niezbędne, żeby społeczeństwo razem się zbierało, bawiło, cieszyło i było zadowolone z tego, co czyni. Chciałbym tutaj również przypomnieć, że tego święta wracamy, ponieważ to święto zostało zapomniane po latach 90. Chcemy wrócić. Dzisiaj to jest pierwsza taka uroczystość i mieszkańcy zarówno gminy, jak i miejscowości sąsiednich z miastem Lubań mogą sobie wpisać do kalendarza, ponieważ to będzie stałe w następnych latach święto, które będzie tutaj na tym terenie obchodzone. Posłanka Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska podkreśla, jak ważne dla mieszkańców gminy są tego typu imprezy. Uważam, że to jest sól naszej ziemi.
Ja zawsze podkreślam to w rozmowach z wieloma osobami, że nasz kraj, jeśli możemy powiedzieć, że się rozwija, to rozwija się dzięki temu, że nam się zmieniają gminy, wsie, że nam się poprawia standard życia w mniejszych miejscowościach. To jest naprawdę niesłychanie ważne. Każdy z nas to obserwuje. Pewnie pryzmat większych miast jest ważny, ale dla mnie zdecydowanie ważniejsze są takie spotkania jak dzisiaj. No uwielbiam po prostu. Ludzie są bezpretensjonalni, naturalni, mówią to, co myślą, a ponieważ ja też zawsze mówię to, co myślę, staram się nie kombinować, bo mnie to zawsze irytuje, choć w polityce to chyba nie jest najlepsza cecha, bo to różnie tam się kombinuje, ale ja tego nigdy nie robię. Więc mnie takie klimaty szalenie pasują, tym bardziej, że dziś piękna pogoda, aż powiedziałabym, że za piękna, bo upał jak diabli, no ale mam nadzieję, że damy radę. Gwiazdą wieczoru był znany i lubiany zespół Disco Polo Leader Dance. Sam nie wierzę w to, co tutaj się dzieje. Tyle fajnych lasek do mnie się śmieje. Idę dalej właśnie w twoją stronę. Ty tak na mnie działasz, na twój widok cały płonę. Szalona tak, czegoś mi brak. Sama gdzieś siebie nie poznaję. Nieważne jak wiruje świat. I moi drodzy, zabiorę cię, będziesz moja, wiem, bo masz w sobie coś takiego, ciebie jedną teraz chcę. Dziś zabiorę cię, będziesz moja, wiem, już mi nie uciekniesz, za hipnotyzuję cię. Ja zabiorę cię, będziesz moja, wiem, bo masz w sobie coś takiego, ciebie jedną teraz chcę. Dziś zabiorę cię, będziesz moja, wiem, już mi nie uciekniesz, za hipnotyzuję cię. Władze i mieszkańcy gminy wiejskiej Lubań po raz kolejny udowodnili, że są w stanie zorganizować imprezę plenerową na wysokim poziomie, która przyciągnie bardzo wielu uczestników, nie tylko z terenu gminy, ale także z innych miejscowości powiatu lubańskiego.